Więc na ten moment moimi współpracownikami jest Michał i Marcin. Oni odpowiadają za wszystko, co jest związane z żużlem, z motocyklami, z wszystkimi technicznymi rzeczami, z całym przygotowaniem, no naprawdę wszystko po kolei jak leci. Jeśli chodzi o podział obowiązków, to już jest ustalone między właśnie chłopakami, oni mają ten podział między sobą ustalony. Jeśli chodzi o Michała, pseudonim Czarny, to trzeba zaznaczyć przede wszystkim okres naszej współpracy, który jest bardzo, bardzo długi. Niemalże od początku mojej kariery. I to jest coś w tym sporcie na pewno wyjątkowo wyjątkowego. To jest 25 lat praktycznie współpracy. Poznaliśmy się tak naprawdę jako nastolatkowie. I nie czujemy się inaczej, tak samo się czujemy, no ale tych lat już troszeczkę upłynęło. W zasadzie to odpowiadam chyba za wszystko, za większość tak naprawdę. Czasami się śmieję, że prócz jazdy oczywiście. Za wszystko, za kontakt ze sponsorami, za całą logistykę, za zaopatrzenie naszego warsztatu, za przygotowanie motocykli przede wszystkim, budowę tych motocykli w okresie zimowym, jak i serwisowanie w trakcie sezonu. Michał odpowiada to naprawdę za wiele rzeczy, no, za większość, za wszystko, za całą logistykę, za dbanie o najdrobniejsze szczegóły, jeśli chodzi o przygotowanie do meczu, do treningu, planowanie wyjazdów, cała logistyka. Także no, tych zajęć jest naprawdę sporo, a w tym roku nowa twarz w moim zespole, czyli Marcin, który współpracuje ze mną od początku tego sezonu, sprawdza się doskonale, wie, na czym rzecz polega. Odpowiadam za ustawienie łańcucha oraz tylne koło, zakładam zębatki, zmieniam stronę, również myję motocykle, przygotowujemy je do zawodów. W czasie meczu zajmuję się zmianą strony opony, ponieważ co bieg trzeba zmienić stronę. Zmieniam zębatki, tankuję paliwo. Podczas treningu wymieniamy swój pogląd, jeśli chodzi o dopasowanie sprzętu silnika, o prędkość motocykla, czy ten motocykl jest za słaby, czy on jest za mocny. Czasami ta długoletnia współpraca pomaga, ale też troszeczkę przeszkadza, bo zmienia się żużel. Ten sport zmienia się każdego roku bardziej. Motocykle są szybsze, są inne. Zmieniają się też tory. My mamy jakieś swoje przyzwyczajenia też. Ale na pewno to też jest plus, że tyle wiem o danym zawodniku, prawda? Więc no są też plusy, jak i minusy. Było wiele też pięknych momentów podczas startów Grand Prix. Były to medale Mistrzostw Świata. Ale jak to w życiu, tak i w karierze też są te momenty no, może mniej ciekawe, nie są takie super i wesołe. Oczywiście często po słabych meczach czy po porażkach no, mamy ostrą czasami wymianę zdań, czy mieliśmy. To jest zupełnie normalne. W większości przypadków rozmawiamy po prostu w czasie podróży powrotnej z meczów czy z danego meczu i staramy się znaleźć jakieś takie wspólne rozwiązanie. No, dzisiaj z racji tego, że współpracujemy 25 lat, to po prostu już nam się nie chce kłócić. Natomiast no, ja gdzieś tam zawsze muszę podejmować tą ostateczną decyzję, jakie przełożenia, jakie ustawienia, na czym chcę po prostu wystartować. No, jestem zawodnikiem, siedzę na tym motocyklu, czuję ten motocykl i później te decyzje są podejmowane.